Dobry wieczór, kochani, dobry wieczór, kochane. Bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj ponownie z nami. Zapraszamy Was dzisiaj na bardzo ważny temat, na ważną rozmowę. Mianowicie będziemy dzisiaj rozmawiać o mobbingu i o molestowaniu seksualnym w pracy. I naszymi gośćmi dzisiaj są dwie bardzo szczególne panie. Przedstawiam Wam panią Hankę Mongard z Fundacji Fair Work i Olę Włodarczyk, która również pracuje w tejże fundacji. Witam Was bardzo serdecznie. Dobry. Dobry wieczór. I właśnie miałam się zapytać tutaj, czy nas osoby, które nas zaczęły oglądać, które do nas już dołączyły, czy nas widać i czy nas słychać. No i dostałam właśnie sygnał od naszej wolontariuszki, że tak, że nas widać i nas słychać, także świetnie. Bardzo dobrze, że póki co idzie bez zakłóceń nasza transmisja. Słuchajcie, ja pozwolę sobie jeszcze przez chwilę troszeczkę zagadać, tak jak to zwykle robię na samym początku, żeby pozwolić większej liczbie osób dołączyć do nas, do naszego spotkania. Więc na początku przypomnę wszystkim Was, którzy nas dzisiaj oglądają, kim jesteśmy. Polka to fundacja, to Centrum Polskich Kobiet w Hadze. Działamy już od ponad 2 lat i naszą misją jest wsparcie polskich kobiet na emigracji tutaj w Holandii, przede wszystkim w Hadze, bo tutaj mamy swoją siedzibę. Wsparcie pomoc w szybszej, lepszej integracji ze społeczeństwem holenderskim. To jest cel, który nam przyświeca. Spotykamy się w normalnej sytuacji, poza-covidowej, że tak powiem, w każdy piątek wieczorem w centrum, Wijkcentrum De Rijpe Valk w dzielnicy Sekbruk w Hadze. I organizujemy w każdy piątek różne spotkania tematyczne. Zapraszamy ciekawych gości na te spotkania, warsztaty tematyczne, również kreatywne, ale nie tylko, bo na przykład również w zeszłym roku miałyśmy cykl szkoleń poświęcony szukaniu pracy w Holandii. Były na przykład również spotkania dotyczące tego, jak znaleźć sobie w Hadze odpowiedni kurs językowy. No i od pierwszego lockdownu rozmawiamy z Wami online, właśnie w formie takich webinarów, na które zapraszamy różnych ciekawych gości. Rozmawiamy na tematy, które są dla Was ważne, dla Was, migrantów, imigrantów tutaj w Holandii. I dzisiaj rozmawiamy, słuchajcie, właśnie z paniami z Fundacji Fair Work na temat mobbingu i na temat molestowania seksualnego w pracy. I proponuję powolutku przejść do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie, drogie panie. I na początek chciałabym Was zapytać o to, czym jest Wasza fundacja, czym się zajmuje. Gdzie się mieści i czym wy się w niej zajmujecie? Dobrze, to może ja tutaj wypowiem się na ten temat. A więc tak, Fair Work jest fundacją, która zajmuje się prewencją i zwalczaniem współczesnemu niewolnictwu. To jest najwyższy cel organizacji i robimy to już od jakiegoś czasu, już od lat i ja już jestem od jakiegoś czasu jestem związana z Fair Workiem. Tak samo też Hanka Mongard też była wolontariuszką od jakiegoś czasu. I w tym momencie ja zajmuję się koordynacją zespołu wolontariuszy. Bo Fair Work ma bardzo ciekawą formę pracy i pracujemy z tak zwanymi cultural mediators. To są wolontariusze i to są polskojęzyczni wolontariusze.
I to nie oznacza tylko, że właśnie mówią po polsku, ale również, że są jakby takim interkulturalnym mostem. Czyli poza tym, że mówimy po polsku, też po prostu jesteśmy w stanie rozumieć kulturowe różnice, znaczy nie w tym sensie różnice, tylko że po prostu jesteśmy w stanie dotrzeć do człowieka w ten sposób. Poza tym też ciekawe jest może to, że Fair Work pracuje z wieloma grupami językowymi i w ten sposób staramy się dotrzeć do jak najwięcej ludzi. Czyli na przykład mamy hiszpańską grupę, która obejmuje oczywiście bardzo wielki, duży część świata i jest nas dużo tak, żebyśmy po prostu jak najwięcej ludziom mogli pomóc. Mhm. Także to jest, myślę, interesujące. Jest to dosyć oryginalna forma pracy, ale też bardzo skuteczna, bo dociera do nas bardzo wiele ludzi, co jest, jest nas bardzo dobrze znaleźć w internecie. Są trzy źródła, o których mogę poinformować. Jesteśmy zawsze dostępni pod telefonem. Przez Facebook można nas znaleźć i zawsze też przez maila. Także też również zapraszam, jakbyście poznali tego typu problemy, żeby się zgłaszać do nas. I problemy, z którymi się spotykamy, to jest, wspominałam o terminie współczesne niewolnictwo. To są warunki w pracy, które są już naprawdę bardzo ciężkie. I to możemy, i my pracujemy tak, że po prostu zgłasza się do nas klient i klient mówi o co się dzieje w pracy. Często to są takie problemy, że na przykład skarży się, że nie wypłacili mu pensji, bądź lokalizacja, w której pracuje, znaczy lokalizacja, w której mieszka i której pracodawca udzielił, nie jest taka, jakby chciał. Są to przeróżne problemy. I to są takie problemy z dziedziny prawa pracy. I takich jest najwięcej, ale są też takie, które się naprawdę nakładają. Jest bardzo dużo tak zwanych sygnałów. Badamy te sygnały i im więcej ich jest, tym bliżej jesteśmy temu pojęciu współczesne niewolnictwo. Z problemów, które do nas trafiają, też właśnie są takie jak mobbing i molestowanie seksualne. To dla nas ważny temat, który też właśnie chcieliśmy dzisiaj poruszyć. Więc jeżeli taki albo jakikolwiek inny problem związany z pracą by Państwa spotkał, to zapraszam do kontaktu do nas. I rozumiem, że jesteście organizacją działającą na terenie Holandii. Tak. To jeszcze chciałam też wskazać. Mieścimy się w Amsterdamie. Słuchajcie, na temat problemu wyzysków pracy będziemy rozmawiać innym razem. Również zaprosiłam Panie do studia, żeby osobno porozmawiać na ten temat. Rozmawiałyśmy zresztą z Fair Work już, miałyśmy jedno spotkanie w naszym centrum zorganizowane na ten temat w zeszłym roku. No i tym razem postanowiłyśmy, że przyjrzymy się bliżej temu problemowi molestowania seksualnego i mobbingu, ale tak jak mówię, obiecujemy Wam osobny webinar dotyczący wyzysków pracy. Dzisiaj rozmawiamy na temat mobbingu i molestowania seksualnego. To ja bym poprosiła Was na początek, żebyście wyjaśniły te dwa terminy, co one oznaczają, bo być może szczególnie ten termin mobbing może nie wszystkim jest dokładnie znany. Mobbing to jest właściwie, oczywiście wiemy, że to nie jest słowo polskie, ale w Polsce się bardzo przyjęło. W Holandii to się nazywa pestę. Mobbing to najczęściej się odbywa w pracy. My będziemy zresztą mówić tylko o pracy, ale wiem z doświadczenia, że są również, ten mobbing się przenosi z pracy również na przykład na kwatery Polaków, którzy mieszkają, migranci zarobkowi, jak to nazywamy, mieszkają na kempingach, na domkach i tak dalej.
i ten mobbing się przenosi też. Mobbing to jest dręczenie, ośmieszanie, ja mam tu taką trochę, muszę popatrzeć, ośmieszanie, zastraszanie i zaszczuwanie, czyli same okropne, nieprzyjemne zachowania. Mobbing to jest również forma dyskryminacji, również mobbing, na przykład jeżeli się następuje dyskryminacja ze względu na orientację seksualną albo na narodowość. I to jest ogólnie to. Jeżeli tylko powiem parę słów, bo się nie będę specjalnie wypowiadała na temat molestowania seksualnego, ale w molestowaniu seksualnym to jest też mobbing, tylko tu dochodzi ten element seksualny. Mhm. I jeszcze jest duża różnica między mobbingiem takim jak to ogólnym, a molestowaniem, że mobbing się powtarza, czyli to jest zachowanie, które ciągle wraca, jest uporczywe, to bez przerwy, regularne, podczas kiedy molestowanie seksualne może już wystąpić, może być tylko zajście tylko jeden raz i to już jest molestowanie seksualne. Mhm. Jeżeli chodzi o molestowanie seksualne, o czym jak już powiedziałam, nie będę mówić, ale jest jeszcze to, że to jest wielkie tabu. I o tym się, my wiemy, że to bardzo występuje, ale to jest takie tabu, że wiele osób wybiera nie szukać pomocy. Mhm. Powiedzcie mi w takim razie jeszcze, czym różni się termin molestowania seksualnego od wykorzystywania seksualnego? No, przygotowując się do tej rozmowy, skorygowałyście mnie, powiedziałyście tak. Wykorzystywanie seksualne najczęściej odnosi się do sfery pracy w seks biznesie. Czyli już jest w każdym języku sexual exploitation, wykorzystywanie seksualne, również w języku polskim odnosi się do seksu, do seks biznesu. Więc chciałyśmy tylko mówić o molestowaniu. Mhm. I tutaj mówimy właśnie, tutaj pozwolę się wtrącić, jeżeli chodzi o angielski pojęcie, to jest to sexual harassment, czyli to jest ta różnica w tych dwóch pojęciach. I to chciałam właściwie zaznaczyć, a kolejne rzeczy na temat ten będę kontynuować potem. Słuchajcie, dobrze, mówimy dzisiaj o mobbingu, mówimy o molestowaniu seksualnym. Wy jesteście organizacją działającą na terenie Holandii. Powiedzcie mi, czy rzeczywiście to jest aż tak duży problem w tak cywilizowanym kraju jak właśnie Niderlandy? To ja może powiem? Tak, niestety to się zjawia, to się zdarza w każdym kraju, wszędzie, w każdym środowisku. Także czy to jest Polska, czy to są Chiny, czy to jest Holandia, to występuje. I to jest ogólne zjawisko, przede wszystkim dotyczące pracy. To słuchajcie, zatrzymajmy się na chwilę przy tym mobbingu właśnie. Wytłumaczyłyście jak gdyby, co jest, jaka jest definicja mobbingu, czemu się przejawia w pracy tak na co dzień, kiedy już możemy mówić o, kiedy powinna włączyć nam się światełko alarmowe i kiedy powinniśmy zacząć myśleć na ten temat i być może zastanowić się, czy czegoś z tym nie trzeba by zrobić. Przede wszystkim mobbing nie ma żadnej przyczyny. Przyczyna jest taka, że ktoś komuś się nie spodobał i wtedy zaczyna tę osobę dręczyć. Bardzo często mobber, tak zwany mobber, to słowo nawet w języku polskim się też używa, to jest osoba, która ma chyba bardzo niskie poczucie własnej wartości i w ten sposób się dowartościowuje i szuka ofiary. I bardzo często ta ofiara się w jakiś sposób się wyróżnia, czy negatywnie, czy pozytywnie. I wtedy on się chwyta tej ofiary. To bardzo często jest, znaczy to występuje w różnych poziomach, bo jest poziom pionowy, czyli na przykład szef dręczy swojego pracownika, albo koledzy dręczą swojego kolegę czy koleżankę. Również zdarza się mobbing, że pracownik prześladuje szefa, ale zawsze jest tak, że to jest bezsensowne, bez żadnego właściwie żadnej przyczyny,
dręczenie kogoś dla samej przyjemności. Ja zauważyłam w mojej pracy bardzo często, ktoś zaczyna i inni idą za tym. Może w innej sytuacji w ogóle by tego nie zrobili, ale jest jakiś prowodyr i on tak wciąga. A ponieważ ludzie bardzo często, znaczy powiedzmy jak Polacy pracują, pracują w swojej grupie, cały czas widzą te same osoby, przyjeżdżają na domki, znowu są te same osoby i oni się czują jakoś tak, znaczy wyizolowani, przede wszystkim wyizolowani ze swojego, z naszego społeczeństwa holenderskiego, bo tylko busiki wożą do pracy i do domku i tak dalej, siedzą, oglądają polską telewizję i są bardzo wyizolowani i to powoduje, że czasami już mają siebie dosyć. I wtedy czasami wystarczy jedna mała iskierka i zaczyna się. I idą jedni za drugim i nawet naprawdę, jak już powiedziałam, nigdy w życiu by nikomu nie dokuczali, a z jakichś tych, nie wiem, czy nudów, czy z jakiegoś takiej frustracji. Czasami mi się wydaje, że to są ludzie, którzy jedzą w jakimś tunelu, jak takie szczury. I wtedy zaczynają się wyładowywać. Jeżeli znajdą kogoś, kto jest troszeczkę inny. Albo słabszy może, prawda? Tak, albo może i mocniejszy, może bardzo ładna dziewczyna, zaraz zaczynają, bardzo często już zaczynają, nie tylko jakieś seksualne sprawy, tylko również nawet koleżanki, którym się nie podoba, że znowu tak ładnie ubrana, mówią, co ty taka, ja to mówię z doświadczenia, jak co mi klienci zawsze mówią, mówią, a coś ty taka wymalowana, czy tak przychodzisz do pracy wymalowana i zaczyna się, maszyna rusza. No właśnie, ja chciałam Cię jeszcze, Haniu, poprosić o zilustrowanie tego właśnie terminu mobbingu jakimiś konkretnymi przykładami, bo to, co powiedziałaś, jest bardzo ciekawe. Tego bym się. To mi nie przyszło w pierwszej kolejności na myśl, szczerze mówiąc, że to może być też właśnie ofiarą taka mocna osoba, pewna siebie, z dużym poczuciem wartości. A jednak też to się zdarza w takich sytuacjach. Bo to się bardzo szybko przekształca w zaszczuwanie człowieka i wtedy człowiek też nie wie, jak jest jak taki lis w norze siedzi, a wszyscy z góry, jakieś tam psy na niego szczygają i tak dalej, i ta osoba już potem nie wie, co z tym zrobić. I na przykład mogę przykład mojej takiej klientki. Wszystko było dobrze, pracowała w szklarni, raptem komuś się ona nie spodobała. Zaczął mówić, a jak ona przychodziła, to zaczynał zatykać nos, mówił, ty śmierdzisz, ty to, tu tam, to wszyscy zaczęli rechotali, ha, 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 ale już następny zaczął tam też gadać. Ta pani zaczęła się być strasznie niepewna, co spowodowało, jakoś sprowokowało jeszcze ich większą reakcję. Później tam dostawała po głowie pomidorkiem czy czymś. Potem ona zaczęła, był taki brygadzista, zwróciła się do tego brygadzisty, a brygadzista okazało się, że jego to bardzo bawiło. Więc poszła, postanowiła, że pójdzie do szefa. Ale okazało się, że brygadzista jest zaprzyjaźniony z szefem i już je na nią nagadał. I ona już nie miała siły. Poszła niby do szefa, szef już powiedział, nie, to ty tutaj powodujesz, że tutaj jest zła atmosfera w pracy i tak dalej, i tak dalej. I to się rozwinęło. I w rezultacie ta pani wylądowała na zwolnieniu i teraz leczy depresję. To jest taka typowa, bo to nie tylko pani, to bardzo dużo klientów mam tego typu. Właśnie chciałam się was zapytać, jakie są skutki takich zachowań mobbingowych? Tak, rozumiem, że jednym ze skutków może być właśnie depresja, czy pójście, tak, mówiąc nieładnie, wypowiadanie na zwolnienie z tego powodu. Bardzo, bardzo często słyszałam to wyrażenie, jak mi ludzie mówili, ach, w tej pracy, no dobrze, ciężko, naprawdę, za dużo pracuję, wiem, że za mało zarabiam, ale jak zaczęli mnie męczyć, bo na przykład on był ten pan, który mi to opowiadał, był ofiarą szefa, któremu się on się nie spodobał, jak zaczął na nie właśnie wymyślać polska świnia i tak dalej, i cały czas krążył koło niego, żeby złapać go na jakieś te, to ten pan, on zupełnie już nie wiedział, co on może robić i właściwie nawet ja mu podrzuciłam, żeby przeszedł na chorobowe, bo przecież on jest chory, on jest wykończony nerwowo, to jest praca. Trzeba oczywiście wytłumaczyć, że załamanie nerwowe to jest choroba, znaczy, że to, że on nie ma siły, to jest choroba i że on ma prawo przejść na chorobowe, a nie w milczeniu cierpieć.
Tylko każdy znowu zupełnie inaczej reaguje. Ludzie wchodzą do norki, siedzą cichutko i mają nadzieję, że wreszcie coś się dobrze, że jakoś się to dobrze skończy, ale to jest w niektórych przypadkach straszliwa sytuacja, są straszliwe sytuacje. No właśnie, więc moje kolejne pytanie do Was jest takie, co należy w takiej sytuacji robić? Jak zapobiegać takim sytuacjom? Co jeśli na przykład widzimy, że w naszym otoczeniu ktoś jest nękany? Może nie my sami, tylko ktoś koło nas. Co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić? No po prostu właśnie jak jesteśmy grupą, to jesteśmy silniejsi, czyli trzeba się dołączyć do tej osoby i zacząć powiedzieć, że nie jesteś sam czy coś, tylko bardzo często to jest niemożliwe, bo te osoby też nie chcą być raptem, że może ktoś na nie znowu przeniesie punkt ciężkości z tej pani czy z tego pana na niego. Także jest bardzo trudno poszukać solidarności, zwłaszcza, że w jakiś sposób muszę przyznać, że Polacy są strasznie mało solidarni ze sobą tutaj. Pomyślałbyś, że są za granicą, trzeba się trzymać, jak powiemy szefowi, że nam się to nie podoba, to my wszyscy to tupniemy nogą, a Polacy nie, każdy sobie coś tam, będzie sobie coś robił i on nie będzie się wychylał, bo on się boi się, bo będzie zwolniony, bo będzie musiał szukać nowej pracy, bo to i tak, także jest. Ale oczywiście są różne procedury. Ja sądzę, że myśmy myślały z Olą, że my to powiemy na końcu, już po tym, co można zrobić, bo naprawdę można coś zrobić. I przede wszystkim będziemy cały czas powtarzać, że trzeba coś zrobić, bo można. I trzeba, nie tak. Można się chować do norki, nie można płakać w milczeniu, tylko naprawdę trzeba coś zrobić, bo nie można liczyć na to, że ten mober raptem się opamięta i się zrobi normalny. Nie, nie. To jest taka jakaś taka spirala, taka kula śniegowa. Leci, leci, leci coraz bardziej. Ale tak. Są sposoby i my będziemy o tym mówić, tylko może już później. Dobrze. Bo mamy całą przygotowanie. Wydaje, że właśnie, bo my oczywiście mamy takie bardziej praktyczne wskazówki, czyli są różne miejsca, gdzie można się zgłosić. Ale wydaje mi się, że to będzie ładnie, jak po prostu tak w ten sposób zaplanujemy, że na koniec to jeszcze podkreślimy jakby, żeby wiadomo, była lepiej przyjęta w tym sensie. A słuchajcie, zanim ktoś zgłosi się do kogoś konkretnego, czy do jakiejś organizacji o pomoc, czy jako ofiara mobbingu możemy coś sami zrobić? Możemy swoim zachowaniem taką sytuację odkręcić? Czy macie jakieś wskazówki tutaj takie, zanim powiedzmy podejmiemy te już dosyć takie bardziej drastyczne kroki? Mi się wydaje, że przede wszystkim trzeba w momencie, kiedy widzisz, że zaczyna być źle, już zacząć działać. Przede wszystkim powiedzieć, że sobie nie życzysz takiego zachowania i się zastanawiać, co można dalej zrobić. Tylko od razu trzeba stanowczo działać, że nie akceptuję tego. Mogę pójść na skargę, bo czasami to też pomaga, że poskarżę się czy coś. I to bardzo pomaga, że ja wiem, że ja sobie dam radę. Może to nie jest, że dam sobie radę, ale że będę walczyć. Jeżeli naprawdę damy uszy po sobie położymy, to naprawdę taki prawdziwy mobber to może cię kompletnie wykończyć. Czyli od razu powiedzieć nie akceptuję tego rodzaju. I szukać współmierzeńców, bo są na pewno inne osoby, są świadkowie, którzy są razem z tobą, widzieli w jaki sposób on się zachowywał, czy ona się zachowywała. I szukać sprzymierzeńców. Mm-hmm. A później są już te procedury bardziej takie oficjalne, mm-hmm. które naprawdę, bo można, bo przede wszystkim trzeba pójść do szefa, bo szef jest odpowiedzialny, czy pracodawca jest odpowiedzialny za to, żeby była dobra, żeby stworzył bezpieczną atmosferę w pracy. Prawo pracy stanowi, że musi być bezpieczna praca. Jeżeli on tego się tym nie zajmuje, to on przekracza prawo i na to są sankcje. Czyli od razu iść do szefa i skarżyć się. Jeżeli trzeba to napisać, ale my będziemy jeszcze o tym mówić. Dobrze. Patrzę jednym kątem oka na komentarze, zaczęły się pojawiać. Jola pisze do nas, bardzo potrzebny temat, molestowanie i mobbing nie dotyczą płci ani narodowości.
Każdy się może tego dopuścić i każdy może być ofiarą. To nie moje. Warto zwrócić uwagę także na problem niesłusznych oskarżeń o molestowanie, który także może zniszczyć człowieka. Bardzo dobra uwaga, Jolu. I właśnie to jest akurat, nawiązuje bardzo dobrze do mojego kolejnego pytania, bo na razie zostajemy przy mobbingu. Co nie jest mobbingiem? Bo nie wszystkie zachowania są mobbingiem, prawda? Mhm. Więc... Przepraszam, to chyba jednak był mój telefon. Przepraszam, był połączony, ale zaczął brzęczeć. Przepraszam. Nic nie było słychać. Haniu, moje pytanie było, czy w takim razie tutaj odwrotnie, czym nie jest mobbing? Bo nie wszystkie zachowania są od razu, można kwalifikować właśnie do podciągać, że tak powiem, pod mobbing. Czyli co nie jest mobbingiem? No, może mogą być jakieś żarciki, mobbing jednorazowe, czy czasami jakieś takie dogadywania, czy coś. Tylko przede wszystkim mobbing jest taki, że jest systematyczny, że zawsze występuje. Również jeżeli pracodawca na przykład wymaga, żebyś wykonał swoje obowiązki, no to nie jest mobbing. Może na przykład ciebie skrytykować. To też nie jest mobbing, bo ma prawo do tego. Mhm. Jeszcze mam taki przykład takiej grupy osób, które do mnie napisały, zwróciły się do mnie o pomoc, że są ofiarami mobbingu. Napisali olbrzymie pismo do inspekcji pracy. Kiedy ja przeczytałam to pismo, to wiedziałam, że to nie jest mobbing, to są, jak my to nazywamy, złe warunki pracy. A oni skarżyli się na to, to była firma sprzątająca i skarżyli się, że raptem firma zaczęła im dawać złe produkty do sprzątania, że wymagali więcej, żeby oni więcej pracowali, nie szli im na rękę, oni chcieli zmienić jakieś terminy pracy, że chcieli wcześniej zaczynać czy coś, pracodawca się nie upierał, że nie, on tego nie może ich zawieźć busikiem i tak dalej i oni uznali, że to jest mobbing i inspekcja pracy odpisała, że to nie jest mobbing i to jest po prostu złe warunki, to są złe warunki pracy i na tym oni do tego nie są, oni nie mogą im pomóc, także jest pewna granica, znaczy jest różnica. Ale chyba sądzę, że osoba, która jest mobbingowana, która jest obiektem mobbingu, na pewno wie, że to jest mobbing, bo to jest niesprawiedliwe, złośliwe, uporczywe. Ktoś się strasznie z tego cieszy, z twojej krzywdy, z twoich nerwów i to jest mobbing. I wydaje mi się, że intuicja też jakby podpowie, czy ktoś rzeczywiście jest ofiarą takich zachowań, czy nie. Dobrze, słuchajcie, bardzo ciężki ten temat. Aż przykro słuchać o tych wszystkich przykładach, które podajecie. Przejdźmy, słuchajcie, w takim razie do tej kwestii molestowania seksualnego w pracy. Powiedziałyście, że to jest co innego niż wykorzystywanie seksualne. Czyli mamy pierwszą różnicę. A czym w takim razie, albo może inaczej, jak możemy odróżnić molestowanie seksualne od zwykłego flirtu, który często pojawia się w miejscu pracy? Dokładnie. Jest to bardzo dobre pytanie. Tutaj trzeba zwracać uwagę na taką rzecz. Jest to zawsze mowa o zachowaniu niechcianym, o charakterze seksualnym, czyli i właśnie dobrze, że mówiłaś, znaczy trafnie mówiłaś o tym flirtowaniu, bo ja bym to opisała tak, że proszę sobie wyobrazić jakby flirt, aczkolwiek jednostronny, czyli że absolutnie to nie jest twoja inicjatywa. Czyli tak bym to zdefiniowała. Jeszcze jest prawna definicja molestowania seksualnego i ona ujmuje słowa, gesty i kontakt fizyczny. I są to zachowania niechciane i ma charakter seksualny. Czyli tak bym to podsumowała.
Bo powiedziałaś, Olu, o tym, że to jest z jednej strony jakby nie wychodziła, inicjatywa nie wychodzi z twojej strony, ale rozumiem, że musi być też ten aspekt jakby tego niechcenia, tak? My tego nie chcemy, chcemy być od tego jak najdalej, nie interesuje nas to w ogóle, nie czujemy się przez to bardziej dowartościowane, piękniejsze, mądrzejsze i tak dalej. Chcemy, żeby ktoś przestał, tak? Nie chcemy tego słyszeć, nie chcemy tego zmienia. I to już są nawet delikatne sygnały, jeżeli po prostu czujesz, że coś jest nie tak, że to jest jest to zachowanie pod tekstem seksualnym i jest to niechciane, to absolutnie wtedy można też po prostu ufać swojej intuicji i można po prostu wiedzieć, że tutaj może być coś takiego. To słuchajcie, tak jak w przypadku mobbingu, czy mogłybyście kilka takich konkretnych przykładów z życia podać, może z własnej praktyki, z własnego doświadczenia właśnie w fundacji, żeby to lepiej uzmysłowić, co już jest tak naprawdę molestowaniem seksualnym. Ja może jeszcze chciałabym jedną rzecz dodać na temat, bo mówiłyśmy, co to dokładnie jeszcze jest i potem jeszcze od razu przejdę do przykładów, ale co bym chciała wskazać, to jest, że po prostu są jakby dwa typy molestowania seksualnego i że po prostu, i warto je odróżnić, żeby po prostu się zorientować, że coś takiego może się mieć miejsce. A więc pierwszy typ to jest tak zwany quid pro quo i to jest pojęcie z łaciny, które nie jest teraz najważniejsze, ale najważniejsze tutaj jest to, że ktoś jest mowa o ofercie w zamian za korzyści seksualne i to no, tutaj mówimy w pracy. Czyli napastnik, bo tak nazywamy osobę, oferuje coś w zamian za korzyści seksualne. Drugi rodzaj... Poczekaj, Olu, to ja jeszcze tutaj, przepraszam, że wchodzę słowo, ale doprecyzujmy te korzyści seksualne. Co masz na myśli tutaj? Bo rozumiem, to jest też szerokie dosyć pojęcie. Tak. Dobrze, czyli... to może po prostu podam ten przykład. Taki klasyczny przykład to jest, że klientka ma na początku dobre relacje ze swoim przełożonym i pan i ktoś po prostu ją coraz bardziej podrywa i ona, ale ona po prostu nie jest z tego zadowolona, ignoruje to, myśli, że tak naprawdę że nie chcę tego, ale aczkolwiek po prostu myślę sobie, no okej, może to nie jest wystarczająco, więc robi dalej swoje, że tak powiem. I po prostu myślę, że to nic złego nie jest. Ale nie czuję się w międzyczasie z tym dobrze. I potem zachowanie osoby, która nachodzi to osobne, staje się coraz bardziej agresywne i słowa zamieniają się w gesty, a kolejny krok to jest, że gest i to jest, zamienia się na przykład w klapskupę. I to jest sytuacja bardzo nieznośna dla klientki, ale ona po prostu nie wie, co zrobić, bo jest to na przykład przełożony, czy ktoś, kto jest po prostu wyżej niej i nadaje się może wydawać, że to jest coś nie tak. To jest po prostu tak jakby zbiór zachowań i to trochę trudniej po prostu można czasami odczytać. To jest taki jeden przykład. A powiedz jeszcze coś o tych korzyściach seksualnych, będę tutaj drążyć, bo o co tutaj chodzi dokładnie? Kiedy to już się zaczynają korzyści seksualne, czy jeżeli ktoś chce się, proponuje ci coś w zamian, na przykład, że zamian za to, że
pójdziesz mu towarzyszyć na, nie wiem co, na imprezie. Dobrze. To, to jest molestowanie seksualne, czy nie? Z życia wzięty najlepiej. Mieliśmy klientkę, która miała kontrakt na zerowy, czyli po prostu na, nie miała gwarantowanych godzin pracy. Nasi klienci często pracują na tego typu kontraktach, ale klientka chciała mieć na tą gwarancję. I pewien pan pracował na takim dziale, gdzie po prostu planowali te godziny. I on zaoferował jej randkę. Pani była w sytuacji w takiej, której, która jej to było wygodne, dla niej to było wygodne. Ale to już jest po prostu, to już jest molestowanie seksualne. Tam już się zaczyna ta granica, ponieważ jest to coś, czego ona tak naprawdę nie chciała zrobić, ale sytuacja ją w pewnym sensie do tego zmusiła. Mhm. Czy to jest jasne? Tak, dla mnie tak. Bardzo proszę też oczywiście Was tutaj o komentarze. Mhm. Piszcie, będziemy starały się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Tutaj Kaja zadaje pytanie dotyczące tego, dlaczego w Niderlandach żaden adwokat nie podejmuje się spraw dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Dodam, że miałam świadka bardzo nieprzyjemnego dla mnie zdarzenia. Czy to jest prawda? Czy też tak, macie takie... Niestety. To jest przede wszystkim dlatego, że jest bardzo trudno udowodnić. I mobbing, i molestowanie seksualne, bo jakieś uszczypnięcia, czy na przykład zaproponowanie, o, kiedy będziesz dla mnie miła, bo może bym coś dla ciebie mógł zrobić i tak dalej. Jest bardzo trudno to potem udowodnić. Mhm. Także ja niedawno miałam właśnie taką klientkę i adwokat, z którym na ten temat rozmawiałam, powiedział od razu, ja się nie podejmuję, bo jest bardzo trudno udowodnić. Bo trzeba udowodnić, że coś było. No oczywiście my mówimy, trzeba zbierać SMS-y, WhatsAppy, maile, pocztę głosową, wszystko to jest, ale z drugiej strony to jest bardzo trudno ofierze to udowodnić. Także to jest takie dosyć beznadziejne dla wielu adwokatów, walka o coś, co nie rokuje zwycięstwa, czy nie rokuje tego, że on wygra. Ale rozumiem, bo tu Kaja rzeczywiście napisała, że zawsze tłumaczą się tym, że nie zajmują się tego typu sprawami, bo mówią, że to są długie i trudne sprawy, bo w ogóle nie zajmują się tymi sprawami. Ale rozumiem, że na koniec powiemy, co jednak można zrobić. Także poczekajmy jeszcze chwileczkę na... Człowiek rzeczywiście od strony prawnej to wygląda tak, że bardzo trudno o to zahaczyć w tym sensie, że po prostu zbierać dowody i pod względem prawnym to jest skomplikowane i w związku z tym właśnie adwokaci często się tym, na ogół się tym nie zajmują. Zwłaszcza, że jest duża gradacja tego rodzaju zachowań, bo jest zachowanie właśnie, że on ci mówi, że on by chciał z tobą pójść na randkę, że masz takie piękne oczy i to już wiesz, że kobieta, jak już przedtem wspomniała Ola, o to chodzi, że masz intuicję, czujesz, że to nie jest w porządku. I ty nie chcesz tego, ale nie ma na to jakiegoś paragrafu, prawda? Tak samo, na przykład miałam kiedyś klientkę, która mówiła, że klient, jak ten jakiś kolega w pracy, jak ją widział, to tak się lubieżnie oblizywał. No, w jaki sposób to potem, i w jaki sposób go ukarać? I w jaki sposób co zrobić? No nie można, bo co? Bo on się oblizywał, bo może miał suche wargi. No to trudno to, i to jest właśnie strasznie na niekorzyść ofiar. A to jest bardzo drobne dla tych sprawców, którzy wiedzą, że to ujdzie na sucho, bo jest właśnie ta gracja taka, jak mówiła Ola, że to jest to właśnie coś za coś, no to jest coś strasznego, ale to może jeszcze można w jakiś sposób udowodnić, jeżeli będzie się miało maila czy coś, ale tacy głupi to znowu oni nie są, więc nie napiszę tego na mailu.
Dokładnie, więc no czasami są też takie sytuacje, spotykamy się, że wysyłają na przykład przez wiadomości, przez telefonu, także takie rzeczy doradzamy na przykład robić screenshoty, jeżeli takie zachowania się pojawiają i rzeczywiście jeżeli jest jakiś namacalny dowód i można też po prostu spisywać, to też jest taka wskazówka, to co się dzieje. Ale jest to rzeczywiście dosyć trudne pod tym względem, żeby jednak udowodnić. Ale co jest, zalecam dokumentować. Wszystko dokumentować, wszystko zatrzymywać. Nawet i SMS-y, wszystko to są dowody. Można użyć jako dowody. Są inne osoby, które są w tym środowisku i są w jakimś sensie świadkiem, to też może się przydać zawsze, także to też jest wartościowe. Tak jak pani Hanka też wcześniej mówiła, że forma grupy też jest bardzo cenna, bo może po prostu ktoś dodać to komuś odwagi, wiarygodności. Także to są takie często rozwiązania, które można, mogłabym opisać na chłopski rozum w takim sensie, że po prostu ktoś sobie myśli, że dam radę i zrobię coś z tym i w jakikolwiek sposoby kreatywne, że tak powiem. To też może coś radzić. Tam można na przykład skargę złożyć, tego typu rzeczy. Ale potem jeszcze to przedstawię. A słuchajcie, czy w ogóle, czy molestowania seksualnego można uniknąć? Waszym zdaniem? Moim zdaniem, znaczy zdaniem też naszej fundacji, co wynika też z naszego doświadczenia, ja powiem, że każdego taka sytuacja może niestety spotkać. I podkreślam, że ta osoba to nie jest absolutnie winna. Może to się przydarzyć każdemu. I to często tak jest, że to na ogół dotyczy takiej sytuacji, że jest przewaga dwóch osób i ktoś, i ta osoba niżej jakby może paść ofiarą. I to na przykład często się tak zdarza, że to jest, i to może być teoretycznie w każdej niestabilnej sytuacji zawodowej i wtedy mogą paść ofiary. To też jest właśnie element, który się powtarza, że ktoś jednak jest w tej hierarchii trochę niżej. Ale podkreślam, że to może się zdarzyć każdemu i podkreślam, że nie ma, nie jesteś absolutnie winny temu i żeby to jak najbardziej nagłaśniać, nie wstydzić się i jak najbardziej dać głos. No, jako Polki jeszcze czasami jesteśmy często, czy nadal jeszcze wychowywane w tym sensie, to po co się pchała tam, co nosi taką krótką spódniczkę. Bardzo często w Polsce przynajmniej jest. Sama się prosiła. Wszystko tego. Sama się prosiła. Nic, o nic się nie prosisz. Absolutnie nie. I to jest właśnie, ta spódniczka może być naprawdę krótka. Przecież to nie o to chodzi. Ale jesteśmy tak wychowywane. Także tak. Poza tym w Polsce pewne zachowania takie męsko-damskie są bardziej akceptowane niż tutaj. Że jakieś tam dowcipaski, jakieś tego, nasze śliczne panie, całujemy rączki i tak dalej, i tak dalej. I to jest, tu to kompletnie, to jest not done, to jest w ogóle po prostu w Holandii, to jest nie, znaczy istnieje, ale to jest naprawdę rzecz, która jest kompletnie not done. Podczas kiedy w Polsce, no wiemy jak to jest, także przynosi z sobą z jednej strony właśnie to takie, że troszeczkę taki luz, a z drugiej strony, ach, to moja wina, bo przecież po co poszłam w takiej krótkiej spódniczce. Także musimy spojrzeć również na siebie, na to, jak my na to patrzymy. No, zresztą każda kobieta wie, że nie chce. Nie chce, bo wie, że to jest złe zachowanie. Tak. To jest też takie trochę wciskanie się znowu w rolę ofiary, prawda? Znaczy jakby szukanie w sobie winy, tak? Za to, co się stało. Tak. Podczas gdy to absolutnie nie jest naszą winą.
Absolutnie. Nie. Absolutnie. I to jest też absolutnie twój wybór, że chcesz założyć tą spódniczkę, czy umalować się, czy zaśmiać się do jakiegoś pana niewinnie i to i absolutnie nikt nie może po prostu robić nic, czego po prostu nie chcesz. Mhm. Słuchajcie, tutaj jeszcze mam dopowiedzenie od Kai. Kaja wcześniej pisała już. Kaja pisze, nie miałam tutaj na myśli molestowania, ale mobbing i dyskryminację. Miałam świadka szantażu i bezprawnego obniżenia wynagrodzenia, bo w przeciwnym razie nie zostanie ze mną podpisana umowa. To jest też, rozumiem, forma dyskryminacji, prawda? Czy... No tak, mhm. tak. Ale to jest to tak, to jest łamanie praw pracowniczych, pracownika, jeżeli na przykład obiecuje się, że będziesz miała mniejsze wynagrodzenie. To już, to już może nie tyle jest mobbing, tylko właśnie łamanie praw pracownika. Jeżeli, ja tutaj podpisam, jeżeli są na ten temat konkretne pytania od pani Kai, to zawsze też może do nas zwrócić, żebyśmy się przyjrzeli temu tematowi i żebyśmy po prostu mogli w jakiś sposób pomóc. Słuchajcie, porozmawiałyśmy tutaj już trochę na temat definicji mobbingu i molestowania seksualnego. Powiedziałyście też, podałyście też sporo przykładów takich zachowań. Czy chciałybyście jeszcze coś dodać, zanim przejdziemy do tej części, która pewnie najbardziej nas tutaj interesuje, czyli co można zrobić, co można robić, gdzie należy się zwrócić w momencie, kiedy ktoś ten problem już ma? Czy należy jeszcze o czymś tutaj na tym etapie powiedzieć? No, ja bym jeszcze chętnie dodała kilka rzeczy. Chciałabym też wskazać po prostu, co jak należy zachowywać się, jeżeli już dojdzie do tego molestowania seksualnego. I chciałabym po prostu podkreślić, że bardzo ważne jest, żeby nie szukać winy u siebie. To już powtarzałam, ale po prostu chciałam to nagłośnić, ponieważ, ponieważ głowa robi czasami dziwne rzeczy i różne zwyczaje i po prostu chciałam to podkreślić. I rzeczywiście, jeżeli po prostu podejrzewasz, że coś jest nie tak, a intuicja ci prawdopodobnie już o tym da znać, to żeby po prostu iść za tym głosem i żeby nie zwlekać i żeby po prostu powiedzieć to komuś zaufanemu, żeby po prostu nie mieć na ten temat i powiedzieć ewidentnie, że nie zgadza się na takie zachowania. Mhm. Także to chciałam jeszcze powtórzyć, podkreślić, że po prostu po to tutaj jesteśmy, żeby nagłośnić ten temat. Mhm. I czyli po prostu powiedz stanowczo, że tego nie akceptujesz, nie zwlekaj z żadną reakcją i ufaj sobie. I też bym właśnie tak mówiła, dokumentowała to, czyli zapisywać sobie nawet na jakichś chusteczkach, na karteczkach, co się tam dzieje na bieżąco. Znaczy to może na chusteczka to akurat nie byłoby ważne, ale po prostu dokumentować to, co się dzieje. I chciałam też jeszcze podkreślić, że pracodawca jest prawnie zobowiązany do działania. I to jest jakby ważny instrument dla ewentualnej ofiary, ponieważ ofiara nie musi sama udowadniać, co się stało, tylko pracodawca jest za to odpowiedzialny. Czyli to jest w pewnym sensie ułatwieniem, bo często w prawnych sprawach jest tak, że jest na odwrót. Czyli to podkreślam, że pracodawca jest zobowiązany do tego działania. Czyli co, jeżeli zgłosimy takie właśnie nadużycie, tak, nieprawidłowe zachowanie do naszego pracodawcy, to nie musimy iść do niego z dowodami. To jest dobrze to zrozumiałe? W ten sposób nie musi być od razu tych dowodów, ale po prostu ważne, żeby to jest zasygnalizować. I on prawdopodobnie w firmach często są osoby zaufania. Jak nie ma, to też są organizacje, które jakby mają to takie osoby poza firmami, jakby taki outsourcing,
ale po prostu meldować to w ten sposób. A powiesz, Olu, możesz jeszcze powiedzieć coś na temat tych osób zaufania, tych mężów zaufania, czy osób zaufania, nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć. To jest tak zwana Vertrauensperson i w firmach powinny być takie osoby, ale też wspominałam, że nie zawsze są, czyli to jest po prostu osoba, której możesz powierzyć taką historię i po prostu nie martwić się, bo ona ma obowiązek, żeby twoja informacja, żeby się zachować w sposób nieintegracyjny, tylko żeby po prostu, żeby twój sekret był z nim i żeby ona dalej to tym się zajęła, ale coś jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, że te firmy nie zawsze mają takie osoby, więc dlatego też jest jakby takie biuro poza tym, które mogłoby ewentualnie taką osobę wskazać. Wypożyczyć. No ale jak to wygląda, słuchajcie, w praktyce? Wiemy, że wielu Polaków pracuje przez biuro pośrednictwa pracy. Czy w takich biurach również są takie osoby? Jeżeli jest duże biuro pośrednictwa pracy, to powinno mieć. A jeżeli nie, to wynajmie osobę daną. Mogą również wynająć na przykład mediatorów. Czy mogą być, ktoś będzie grał rolę mediatora, bo może być jakaś mediacja między poszkodowanym a tym, który prześladuje, prześladowcą, czy coś takiego, czy najczęściej to jest, kiedy jest szef, z szefem jest konflikt, to jest mediacja. Są różnego rodzaju formy, tylko najczęściej Polacy o tym nie wiedzą, a biura tym się nie chwalą, ale oczywiście, że zwłaszcza, że teraz to ABU, to jest taka organizacja parasol nad wszystkimi, większymi biurami pracy i tam są pewne wymagania, trzeba spełnić pewne wymagania, żeby na przykład dostać certyfikat ABU. I tam jest również też kwestia właśnie mobbingu czy molestowania seksualnego, prześladowania ludzi. I jeżeli to można się do ABU poskarżyć, że to biuro pracy się nie zajmuje tego rodzaju sprawami. Także jest bacik pewien na tych wszystkich, tylko trzeba wiedzieć i trzeba być konsekwentnym, a przede wszystkim trzeba mieć bardzo mocne nerwy. Po to rozmawiamy i po to zaprosiłam Was tutaj właśnie dzisiaj do tej rozmowy, żeby wiedzieć, co ewentualnie, gdzie można się udać, kogo prosić o pomoc. Tu Kaja nam napisała jeszcze, że niestety to tylko teoria, w praktyce wygląda to całkiem inaczej. Osoby dyskryminowane nie uzyskują należytej i konkretnej pomocy. Pracodawcy czują się bezkarni, więc właśnie, czyli powiedziałyście, udać się do tej osoby zaufania, że tak powiem. Jeżeli takiej osoby nie ma, to tak czy inaczej, zgłosić to szefowi, tak? Jeżeli szef nic nie robi, to mamy następny szczebel, że tak powiem, następnym krokiem może być ta organizacja, dobrze mówię, ABU, tak? To jest tak. To jest zrzeszenie tych wszystkich biur pośrednictwa pracy, tak zwanych ICBO. Znaczy to jest albo to jest organizacja, która są te zbiorowe umowy pracy, to CAO, myślę, że CAO wiele mówi. I organizacja ABU jest taką organizacją, która jakby kreuje te CAO. I też naprawdę aktywnie się interesuje tym, żeby te wymogi też były dobre dla pracowników i też po prostu przyciska ich to czasami do pracy w tym sensie, że są pewne wymogi, które firmy, które korzystają z tego, które po prostu jakby podchodzą pod ten układ, żeby te firmy były też, żeby były tak, takie, żeby po prostu te wymogi wymogi były. I to też jest taki rejestr i oni się i te firmy muszą się tego stosować. I to jest po prostu po to jest to ABU.
wzmacniać. Tylko, ale, to również. Ale jeszcze jest, no jeszcze są inne możliwości, bo jak już powiedzieliśmy na początku, to przy każdej gminie jest komisja antydyskryminacyjna. No to też może pani Kaja napisze, że to była i że to nie działa, bo my też nie wiemy, jak to dokładnie działa, zwłaszcza już teraz w czasie korony to już w ogóle, ale oficjalnie można tam się poskarżyć. W każdej gminie jest komórka taka, która się zajmuje antydyskryminacją. Tam też można się poskarżyć. Także jest dużo dróg, tylko nie zawsze wszystkie właśnie są takie, że rokują, że będzie zwycięstwo, że wygramy. Bo na przykład można również napisać skargę do inspekcji pracy. Inspekcja pracy, ona kontroluje, czy wszystko jest według prawa. I tu, jak już powiedziałam, arbo vet, czyli prawo pracy stanowi, że trzeba, że praca musi być bezpieczna pod każdym względem. Jeżeli łamią, no to inspekcja pracy w to wchodzi. Także oni mają i się tym zajmują. Ale może w tym przypadku to zrobią, a w innym przypadku tego nie zrobią. Bo nie wszystko jest niestety idealne, bo gdyby to było idealne, to by nie było mobbingu ani tego, bo gdyby można, to było ich ukarać. No i można też zwrócić się do was, prawda? Można się zwrócić do nas oczywiście, bo my możemy też nakierować, pomóc, oczywiście poinformować, wesprzeć i przesłać do innej instancji, bo my mamy olbrzymią sieć kontaktów, my nie jesteśmy same, my współpracujemy z wieloma różnymi instancjami, instytucjami i tak dalej. Także my wiemy, dokąd można. I w ostateczności można zgłosić skargę do Collège van der Rechten van de Mens, czyli do komisji dotyczącej spraw praw człowieka, która może się tym, jeżeli uzna, że to jest poważna sprawa, to oni naprawdę mogą wystąpić do sądu. I w takim przypadku, właśnie w tej chwili mamy klienta, który jest już tak daleko, że już ta sprawa jest przygotowywana przez Komisję do Praw Człowieka, już przygotowana do sądu, a sąd orzeknie, czy to było, czy to się zdarzyło, jakie są sankcje. Przepraszam, Olu, ty chciałaś coś powiedzieć. To znaczy ja cię aktywnie słucham i przytakuję i właśnie te rzeczy, które mówisz, ja też właśnie... Też właśnie chciałam dodać o tym Collège van der Rechten van de Mens. I rzeczywiście co chciałam dodać, to jest to, że mimo wszystko, że wydaje się, że nie ma jakiegoś rozwiązania, warto jednak próbować, bo są te różne instancje i zawsze po prostu warto spróbować zrobić cokolwiek. I to chciałam podkreślić. I jeszcze wydaje mi się, że bardzo ważne jest szukanie sprzymierzeńców, mówienie o tym, bycie z rodziną na ten temat, czy z przyjaciółmi, nie zostać samym, bo z tym robakiem, który cię w środku gryzie. Trzeba o tym mówić, trzeba czasami może pokonać jakiś wstyd, czy coś, ale trzeba mówić o tym, rozmawiać, bo to już pewna forma terapii, rozmawiać z lekarzem. W Holandii zawsze mówi, idź do lekarza rodzinnego, który jest taką w Holandii taką ostoją, czy taką pierwszą jakąś osobą, do której można zgłosić jakieś swoje żale i tak dalej. I w ostateczności można pójść na psychoterapię, no, rozmawiać na ten temat z psychologiem, żeby nie czuć się sam, bo sądzę, że jak człowiek się jest sam, czuje, że nic, to tak jak idzie, walczy z wiatrakami, ale to można, tylko trzeba mieć siłę, a te wszystkie przypadki, o których mówiłyśmy, o których mówimy, to wyciągają z ciebie, wysysają wszystkie siły. Już nie masz do niczego siły i czujesz się samotna i nie wiesz, czy coś możesz z tym zrobić. Jeszcze na przykład chciałam dodać, że my jesteśmy polskojęzyczną organizacją i też po prostu możemy pomagać w tym, jeżeli to było problematyczne, ale tak na przykład jak mówimy też o psychologu już, to też są organizacje, na przykład w Amsterdamie jest taka, która się nazywa Rijksgeestelijke Hulp i oni też oferują swoje usługi po polsku, także to są po prostu polskojęzyczni psychologowie. I nie tylko w Amsterdamie, w różne są placówki, wszędzie są polscy psycholodzy w Holandii, także trzeba szukać.
To jest, są na pewno miejsca i są na pewno opcje. Przede wszystkim to chciałam powiedzieć, że są te opcje, ale trzeba po prostu czasami jakby wyjść z tej swojej głowy i zacząć coś robić, cokolwiek by to było. I nawet ta akcja to już sprawia, że czujesz się jakby bardziej, jakbyś jak, że masz władzę nad swoim losem. Tak. Tak, jeżeli coś robisz, to na pewno doda ci siły. Czyli trzeba coś robić. Nie poddawać się. No właśnie, słuchajcie, ja myślę, że tutaj to już kończy nam się czas naszego spotkania. Tutaj powiedziałaś, Olu, o tym, że wy jesteście organizacją, która ma między innymi też polskich wolontariuszy. Ja myślę, że to jest też duży taki problem, bardzo duży ciężar dla osób, które są prześladowane, molestowane, przepraszam, właśnie tutaj, czy ofiarami mobbingu w Holandii, w ogóle na emigracji, prawda, bo jest jeszcze dochodzi wtedy ta bariera językowa, która w różnych aspektach życia bardzo nam to życie komplikuje, a wyobrażam sobie, że w tak delikatnej materii jak właśnie mobbing czy molestowanie seksualne jest tutaj jeszcze dużo, no jest to dużo, dużo, dużo trudniejsza sprawa, bo po pierwsze jak wytłumaczyć komuś w obcym języku, co tak naprawdę się dzieje. Same powiedziałyście o tym, że czasami to są takie jakieś niuanse, jakieś rzeczy, których nie można tego przelać na zdjęciu, pokazać na zdjęciu na przykład, czy tłumaczyć dokładnie komuś słowami, prawda? Tak. No dobrze, słuchajcie, więc tak na koniec. Chciałabym jednak coś pozytywnego usłyszeć. Tutaj widzę też komentarze od dziewczyn, które nie są zbyt pozytywne, szczerze mówiąc, i raczej z tego, co tutaj widzę, te z was, które się spotkały z taką sytuacją, raczej mają takie poczucie chyba, że napisała tutaj któraś z was, trochę jest to taka psychologia i ciężki bardzo temat. No więc powiedzmy coś pozytywnego na koniec jednak. Chciałabym w jakiś sposób taki dający nadzieję zakończyć to nasze spotkanie dzisiejsze. No, nie wszędzie tak jest. To nie w każdej firmie jest mobbing, nie w każdej firmie jest molestowanie. Masz pecha, nie wiem, pecha czy coś, że trafiłaś do takiej firmy, można zawsze odejść. Można jeszcze w ten sposób szukać. Bo to nie jest tak, że już jak jesteś w jednej firmie i cały czas jesteś właśnie mobbingowana czy coś, że to jest wszędzie. Tak nie jest. Nie na każdych kempingu Polacy się tam sobie dokuczają, czy nie wiem, co robią różne takie nieprzyjemne rzeczy i szukają ofiary i tak dalej. Nie, tak nie jest. Więc może to jest to pozytywne i poza tym jest wyjście. Są te wyjścia, czytam tutaj też te komentarze i widzę, że te, no tak, jak ktoś pisze, że chyba tylko do Pana Boga można iść, no to, ale to nie jest wszędzie. To nie jest wszędzie. I trzeba walczyć. Myślę, że to jest trochę jak właśnie w takich sytuacjach również, z którymi spotykamy się w miejscu pracy, że czujemy się, nie wiem, sprawiedliwie potraktowane, czy wyzyskiwane w jakiś tam, o wyzysku będziemy mówić innym razem i tak dalej. I też czasami mamy takie, możemy mieć poczucie, że tak naprawdę nie mamy wyjścia, tak? Bo mamy na utrzymaniu rodzinę, siebie, do zapłacenia rachunki i nie możemy sobie po prostu trzasnąć drzwiami i wyjść. No taka jest prawda, prawda? I często jest tak, że te sytuacje się ciągną miesiącami albo i latami, ale no ja też myślę, jeżeli coś od siebie tutaj mogę dodać, że no warto jednak rzeczywiście próbować i walczyć, zawalczyć o siebie, walczyć po prostu o siebie i tak jak powiedziała Hanka, w ostateczności myślę, że po prostu no, czasami warto jednak podjąć to ryzyko i podjąć decyzję, że w takim razie kończę tę przygodę z tym miejscem pracy, bo czasami no zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, zawsze jest jakieś rozwiązanie i
myślę, że no, trzeba myśleć, nie może myśleć negatywnie w takim sensie, że ta praca albo żadna inna, bo tak nigdy nie jest. No, zawsze będzie jakaś inna praca. Jeszcze chciałam coś dodać, że trzeba poznać swoje prawa. Im więcej wiesz, tym twoja pozycja jest silniejsza. A jak siedzisz tutaj, znaczy wiem, że nie znasz języka, nawet jeżeli nie, ale można się, jest mnóstwo materiałów, wszystko, nawet to SEO, wszystko to jest po polsku. Czytaj, zobacz, jakie są twoja pozycja, jakie masz prawa. Jeżeli ci szef mówi, że musicie tam coś z tego, ty sprawdzasz to. Ja właśnie taką mam klientkę, która mi tak to uświadomiła, że jak była właśnie ofiarą mobbingu i takich złych warunków pracy, jak siadła, jak zaczęła to wszystko czytać, i to ona mówi, ona wszystko już teraz wie. Nikt jej właściwie nie podskoczy. Także to też jest ta wiedza. Wiedza daje się. Ja bym na przykład radziła sobie poczytać, jest taka strona, jest taka organizacja, która się nazywa SNCU. Oni mają na przykład, mają też po polsku te informacje na temat przede wszystkim CEO i to są te kontrakty, z którymi nasi klienci najwięcej mają wspólnego. I tam właśnie też rzeczywiście wiedza to naprawdę bardzo dużo daje, bo to też przez to możesz poczuć się trochę pewniejszy i według mnie to o to też chodzi, że bo ja właśnie na sam koniec chciałam dodać, że nie ma sytuacji bez wyjścia tak naprawdę. Czasami się wydaje, ale zawsze po prostu można coś zrobić. Rzeczywiście nawet zrezygnować z tej pracy, znaleźć inną pracę, ale nie warto też po prostu być w sytuacji, w której nie czuję się wystarczająco dobrze. Bo to też nas zjada, prawda, gdzieś tam od środka i powoduje, że no, nasze życie z każdym dniem jest po prostu gorsze, a tego chyba żadna z nas nie chcemy. Nie chcemy, nikomu nie życzymy. Tak. To mi pracodawcy są te sytuacje. Słuchajcie, dobrze, więc myślę, że temat jest jeszcze długo na ten temat może mogłybyśmy tutaj rozmawiać i no tak jak widzimy, jest to bardzo ciężka sprawa, ciężka do udowodnienia, ciężka do zawalczenia o siebie i nie ma tutaj jakoś jasnych odpowiedzi, jasnych rozwiązań, ale tak jak mówicie, trzeba próbować. Ja jeszcze na koniec chciałabym wam obiecać, osoby, które dzisiaj nas oglądają, że po tej transmisji umieścimy również post, w którym z linkami do organizacji, do których możecie się zgłaszać po pomoc w sytuacji mobbingu i w sytuacji molestowania seksualnego. I tak jak tutaj pani nam na początku i w czasie rozmowy kilka razy powiedziały, zawsze też możecie zgłosić się właśnie do organizacji Fairware. I myślę, że tak chyba musimy zakończyć tę rozmowę. Walczyć o siebie i próbować, gdzie się da, myślę, i może w 5 miejscach powiedzą wam, że się nic nie da, może w tym 6, albo może i 10 powiedzą, że jednak coś da się zrobić. Także jedną rzecz tylko wtrącić ostatnio już, że jeżeli chodzi o molestowanie seksualne, to my też mamy oddzielny adres, gdzie po prostu możecie się bezpośrednio do nas zgłaszać. I do tego, jeżeli ktoś nas ogląda i mówi, okej, jestem w takiej sytuacji albo przynajmniej podobnej, to po prostu jak najbardziej zachęcam do kontaktu z nami. Dobrze, dziękuję wam, słuchajcie, bardzo za uwagę, za wasz czas dzisiaj nam poświęcony. Zapraszam was do nas ponownie, tak jak zapowiedziałam na początku, będzie jeszcze w tym roku rozmowa z paniami z Fairware, tym razem dotycząca wyzysków pracy, również bardzo ważny temat. A ja wszystkie osoby, które nas dzisiaj oglądają, chciałabym już teraz zaprosić na kolejny nasz webinar, kolejną rozmowę na żywo. Za 2 tygodnie będziemy rozmawiać o holenderskim systemie zdrowia. Wiem, że też dużo było pytań na ten temat przy okazji innych live'ów, także za 2 tygodnie będziemy tutaj rozmawiać
szeroko na temat właśnie systemu zdrowia w Holandii i różnicach między polskim systemem a holenderskim, co jest oczywiście też równie ważne. Dziękuję Wam uprzejmie jeszcze raz za uwagę i wszystkim Wam, które byłyście dzisiaj z nami na tej rozmowie, również dziękuję, że byłyście z nami, dziękuję za wszystkie uwagi. Postaramy się na pytania, które tutaj umieściłyśmy, jeżeli dzisiaj nie udało nam się odpowiedzieć w czasie tej rozmowy, postaramy się odpowiedzieć również po tej naszej rozmowie. Teraz już życzę wszystkim dobrego wieczoru i do następnego razu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.